Nazywam się Ania Szarmach i znajduję się w Szkole Muzycznej Music Home w Zielonej Górze, gdzie przed chwilą odbyły się nagrania kolędy, do której miałam przyjemność zaśpiewać. Całość jest częścią programu ministerialnego Kultura w sieci. Wszystko to będzie niebawem dostępne wraz z podkładami, co oznacza, że program jest skierowany głównie do wokalistów, ale również do instrumentalistów chętnych, żeby sobie z tymi podkładami popracować. Autorem tego wspaniałego projektu jest Grzegorz Kuligowski, którego zaproszenie przyjęłam z wielką przyjemnością, zwłaszcza, że miałam bardzo duży udział w kwestii aranżacyjnej oraz w wyborze swojej ulubionej kolędy. A tą jest niewątpliwie Nie było miejsca dla Ciebie. Śpiewałam już to dawno temu, ale teraz jestem dojrzalsza, mam inne podejście do muzyki oraz też moja głowa jest gdzie indziej, tak więc interpretacja i wokal na pewno od ostatniego czasu mi się bardzo zmienił. To, co jest najważniejsze w tej piosence, pieśni, to jest oczywiście tekst, który trzeba podać tak pięknie, żeby smutek, jej dramatyzm nie był zbyt ciężki, żeby dało się tego słuchać, ale żeby wszystko szło w zgodzie z muzyką. Aranżacja jest bardzo minimalna, ponieważ sam urok tejże kolędy jest tak wyjątkowy, że myślę, że tutaj duże instrumentarium w momencie, kiedy mam wokal, którym prowadzę całą interpretację, jest zbyteczny. Tak więc pomyśleliśmy, że najlepszą opcją będzie akustyczne brzmienie fortepianu, kontrabasu i naprawdę znikomej ilości instrumentów perkusyjnych, tak naprawdę, bo perkusji tutaj nie ma, więc tylko malowanie i delikatne kolory mają miejsce. Metrum ustaliliśmy na 6/4. A na początku mieliśmy pomysł, żeby to było nieregularne metrum, ale jednak coś zaczęło się bardzo nam rozsypywać po drodze i wróciliśmy do takiej, powiedzmy, klasycznej wersji. Tonację wybrałam wyższą niż śpiewałam tę kolędę jakiś czas temu, dlatego że zdecydowałam, że mój głos i oboje słyszeliśmy z Grzesiem Kuligowskim, że mój głos znacznie i ładniej brzmi i jest o wiele więcej kolorów, a ponieważ chciałam zaśpiewać bardzo minimalistycznie, no to najfajniej było wybrać taką tonację, która nie byłaby tylko wygodna do samego śpiewania i podania melodii, ale też do solówki oraz do wszystkich skrajnych dźwięków, które dotykam podczas śpiewania tej piosenki. Jeżeli chodzi o formę piosenki, to zbudowana ona jest z trzech części: intro, część A i część B. Forma taka, jaką wybraliśmy do Nie było miejsca dla Ciebie, to intro, część A, część B, część A, dwa razy B, potem dwa razy intro, na którym zbudowana jest solówka, oraz część A i dwie części B. Czyli dwa refreny na sam koniec. Ta budowa i ta forma była najbardziej naturalną formą, jaką ja czułam, wykonując tę piosenkę. Jeżeli chodzi o solo, to do samego końca, do samych nagrań nie wiedzieliśmy, jak to solo będzie wyglądać. Mieliśmy na myśli solo albo fortepianu, albo kontrabasu, poprzeplatane wokalem, albo mogła być to solówka wokalu. To, co jest najważniejsze w ogóle w budowaniu, i tutaj już wchodzimy na taką część interpretacyjną, bo od tego też zależy, jak piosenka, czy w tym wypadku kolęda, będzie wyglądać. Zależy oczywiście od naszej inwencji twórczej, od naszego podejścia, od tego, jaką dynamikę chcemy uzyskać, od tego, jak bardzo ofensywne ma być w ogóle całe podanie tematu. Dla mnie ten tekst jest tak smutny i tak poważny, że to na pewno, co czułam, co powinno znaleźć się w moim podejściu i muzycznym, i interpretacyjnym, jeżeli chodzi o tekst oraz o solówkę i muzyczną część, w sensie instrumentalną, to minimalizm oraz subtelność.
pod każdym względem. Ta harmonia jest tak nawet momentami pompatyczna, że niczego nie brakuje oprócz subtelności i bardzo, bardzo pokornego podejścia do wszystkiego. Musiałam uważać bardzo z dynamiką i wypośrodkować każde moje wejście, w każdą zwrotkę, no jak również w solówkę. Solówkę nagrywałam w odległości 2 metry od mikrofonu, ponieważ chciałam zaśpiewać głośne i dramatyczne dźwięki, ale nie mogłam, przez całą tą sesję miałam w głowie, że muszę unikać ofensywności. Nie było miejsca dla ciebie jest tak poważnym utworem, że nawet teraz jak opowiadam, to chciałabym się wyzbyć swojego skupienia, które miało miejsce w studiu, bo chciałabym pogodnie o tym opowiadać, a no, jeśli ktoś z oglądających wykonuje muzykę, to na pewno wiecie, jak to się bardzo przekłada na nastrój. Na zewnątrz wczoraj mieliśmy ponad 30 stopni, a dzisiaj troszeczkę jest mniej, no ale jest środek lata i ciężko w tym momencie, chociaż to zależy, ale jest to na pewno wyzwanie dla każdego muzyka, żeby jednak pomyśleć o utworze w takim charakterze, w jakim ja go wykonywałam. Na pewno była ważna interpretacja, jak już wspominałam. Interpretacja jest to dla mnie rzecz najistotniejsza w ogóle w wykonaniu każdej, absolutnie każdej piosenki, czy jakiegokolwiek zaśpiewu, nawet bez tekstu. Najważniejsza jest interpretacja i to, jakie mamy przesłanie, czyli message, który wysyłamy. Tutaj potrzebne było olbrzymie skupienie, no i ta pokora oraz subtelność. Postarajcie się śpiewać i dawać jak najmniej i bardzo okrojone wersje tego, jaki macie zasób, z jakiego zasobu możecie korzystać. Czyli jeżeli lubicie śpiewać ofensywnie, postarajcie się do tej piosenki podejść zupełnie inaczej. Bo wbrew pozorom słychać znacznie więcej w wokalu, jeśli dacie go mniej. Ofensywność rządzi się swoimi prawami, a tutaj musimy też iść w zgodzie, zawsze zresztą chcę iść w zgodzie z kompozycją. Kompozycja już daje nam pewien kolor i zasób siły, więc podkreślanie tego jeszcze może tylko zburzyć ten piękny porządek kompozycji. Tak więc moje podejście od samego początku było z bardzo dużym szacunkiem i tak samo muzyków. Więc postarajcie się, żeby bardziej poprowadził was temat, o czym chcecie zaśpiewać, ale w bardzo okrojonej wersji i jak najmniejszym zasobie dźwięków i intensywności dynamicznej. Punktem kulminacyjnym piosenki jest niewątpliwie solówka, a tak naprawdę kilka dźwięków, na które mam miejsce w części intro zaprezentowanej w środku piosenki. I tam chciałam zawrzeć dramatyzm, ale też do końca nie prześpiewać tej piosenki. Dlatego stałam 2 metry od mikrofonu i miałam bardzo duży pogłos, żeby tylko wyobrazić sobie, że są to kolory i takie plamy właśnie dramatyczne, wrzucone w podkład fortepianu i kontrabasu. Końcówka całej piosenki była niejako dużym wyciszeniem. Zostałam samym wokalem po to, żeby zrobić dużą kontrę do intra, no ale też do tematyki całości. Różnice dynamiczne w ogóle w muzyce to jest ogromna siła. Jeśli zwrócicie na to uwagę i będziecie się przykładać do różnic dynamicznych, które będziecie budować w ogóle w jakiejkolwiek piosence, którą śpiewacie, to zobaczycie, jak o ile więcej kolorów może przynieść muzyka. No i z pewnością większe wrażenie. Bardzo się cieszę, że mogłam wziąć w tym projekcie udział.
Dziękuję Grzesiowi Kuligowskiemu za zaproszenie, za piękną wersję muzyczną, do której miałam przyjemność zaśpiewać wraz ze wspaniałymi artystami.